radę tyle wywiadów dać? Dam radę. Amadeusz, nie udało ci się dzisiaj wygrać, ale walka mogła się podobać, tak bym dyplomatycznie zaczął. Co poszło nie tak z twojej perspektywy? No coś tam poza kamerami, mogę powiedzieć, jakiś tam mały kontakt mieliśmy, czy nie mogę? Mamy, możesz, mamy, czemu nie? No wiedziałeś, że nie trenuję, nie? Mówiłem ci wprost, że nie trenuję. I namawiałem cię do trenowania, powiedziałem, żebyś profesjonalnie swoją karierę prowadził, to tak delikatnie, jak w czasie rozmowy, kiedy się spotkaliśmy. No ale ty sam wybierasz, ty sam prowadzisz swoją karierę. Dzisiaj niestety zebrałeś efekty, bo niedużo brakowało do tego, żeby gdzieś tam zwyciężyć. Zdobałem się bardzo tlen, tak naprawdę... obstawiałem, że nie starczy mi na całą walkę tlenu, więc go oszczędzałem. Żałuję, że nie biłem rękoma, ale jeszcze zabrakło mi jakby takiego treningu, bo zapomniałem w ogóle, jak się kurwa, jak to wygląda, więc trochę tam dopiero z czasem go trochę wyczułem. W ogóle tak naprawdę nie miałem prawa z nim przegrać, nie przygotowałem się, to jest moja wina, nikogo innego, mogę tylko sobie pluć w ryja. No i oficjalnie mogę wydać oświadczenie, że kończę karierę w Fame MMA. No i tyle. Czemu kończysz karierę w Fame MMA? Przecież ludzie sobie nie... To, że przegrywasz na Fame MMA, to ludzie, wielu ludzi przegrywało na Fame MMA. Ja uważam, że przegrałem z Wiewiórem i z Malczyńskim. Dwie walki z Polakiem traktuję jako swoje wygrane, więc ja do tej pory czułem się tak w głębi, że ciągle wygrywam tak naprawdę. No bo Mirek też jest to zdanie, że wygrałem choćby pierwszą walkę z Polakiem. Druga walka z Polakiem, to go prawie zabiłem, tak? Pierwsza walka z Bystrzakiem wygrana, Malczyński przegrana, no i teraz przegrana na punkty. Wiewiór okazał się całkiem dobrym kickbokserem, tak naprawdę. Nie. Jak mam być szczery, faktycznie w pierwszej rundzie miał przewagę, ale jakbym mam być szczery, przykro, że tak jakby brzydko z mojej strony, że tak powiem, może po walce, ale... Kurwa, wystarczyło ruszyć dupę i chociaż miesiąc tlenu zrobić, nie? No, to, co się rozmawialiśmy wcześniej prywatnie i było tak, że gdzieś tam... Wrócę tylko pod jednym warunkiem. Jeśli będę mógł trenować u Mirka, oczywiście nie chcę go w narożniku, on nigdy nie powie nic. Układ jest taki, wracam do Mirka, nigdy on nie wspomina o Fame MMA. Oficjalnie mówię, że u niego trenuję, ale nie wspominam o nim w wywiadach. Jego nie ma, on nie istnieje. Jeśli się wypowie o Fejmie, chociaż raz, no to chuj, wiesz, zrywamy współpracę, wrócę tylko, jeśli będę mógł u niego trenować, bo tak, WCA Polak, Unik, inni moi wrogowie z Fejmu, jaki klub mi zostało? Nie zostało już mi nic. Zostajesz w Warszawie, tak jak... Mam wynajęte mieszkanie, no, więc czekałem miesiąc, aż się dogadają, zresztą wiesz, że czekałem, i mi się nie dogadali, nie było gdzie trenować, więc... ale to moja wina, kurwa, że mnie oszukali, że wygrałem tą pierwszą, ja pierdolę, nie wierzę w to, że przegrałem tą pierwszą, kurwa, że mnie oszukali, że tą pierwszą, to bym inaczej próbował to rozegrać, wiesz, no dałem dupala i tyle, czas zejść ze sceny. Czemu zejść ze sceny? No nie, no już nie przesadzaj. Ale gdzie mam trenować? Odpoczniesz? No to gdzie mam trenować? To jest na przykład Palestra, bo na Woli, bo ty gdzieś tam w centrum masz aligatorsów, którzy są gdzieś tam obok, dogadać się. W aligatorach byłem, Ryba mi powiedział, że taki klub właśnie, że on tam był na kilku treningach, poszedłem tam co prawda na bok, zrobiłem te około 10 treningów. No i co, niezadowolony jesteś? Jestem zadowolony, nie? No zadowolony, ale to... No tak normalnie to byś sromotnie przegrał, jakbyś nie trenował w ogóle. No na pewno mi te 10 treningów pomogło. Masz dobrą kondycję, masz dobre zdrowie, masz uderzenie. Czego dzisiaj zabrakło? Kondycji zabrakło, bo się bałem ruszyć do przodu, bo się bałem, że stracę tlen, nie? Najważniejsze było dla mnie... Tam do końca się biłeś, tlen. Gdzie ten tlen? Ten tlen cały czas był gdzieś tam. No ale ja wychodząc do tej walki nie wiedziałem, czy będzie, czy nie, bo no mordo, ja palę papierosy tak na co dzień, nie? Więc nie wiedziałem, czy... Ile dziennie? Tak około 10 palę. Kupaczki. Co mam powiedzieć? No to nie jest sportowe podejście. No nie jest. Znaczy tak udało mi się rzucić na jakiś tydzień przed tą walką, niecały. Żeby wiesz, ten tlen trochę poprawić. I ręce mi w ogóle nie chodziły w stylu, że no kurwa, nie było nikt. No ten trener, co przede mną przyjechał, to jest fajny człowiek bardzo. Uwielbiam go. Z kolega mojego taty, świetny trener. Adam Kuba Jakubowski. Tak, świetny trener, ale nie z ustki.
To był zabieg przed tym, żeby nie miał kto mi stanąć na narożniku, bo nigdy nie trenowałem. No. Tam, gdzie chciałem, nie mogłem, więc to nie jest nikogo, niczyja wina, tylko to jest moja wina, ale no tak wyszło. Ojciec mi obiecał, myślał, że wygram, nie? Też czułem, że mogę to wygrać. I obiecał mi, że to jest ostatnia walka, do której wychodzę nieprzygotowany. Próbował się do mnie przyjechać do Warszawy miesiąc temu, ja się nie zgodziłem. Nie mogłem się zgodzić, ale... Z jakichś względów? Z jakichś się nie zgodziłem? Życiowych? A wiesz, że trafiłeś samo sedno? No, nie muszę, bo znam cię i wiem, że prowadzisz bujne życie towarzyskie, więc koledzy, znajomi i tak dalej, przyjaciele. Nie, ostatni miesiąc właśnie mało bardzo z domu wychodziłem, może w weekendy, wiesz? Ostatni miesiąc to była, kurwa, no co mam ci mówić, no, mam zajebistą córkę, nic z nią nie żyje, nie? To była totalna rozpacz, to było coś w stylu wyniszczanie samego siebie i... A przecież możesz wrócić chyba, co? Ale nie mogę wrócić do kobiety, z którą mam dziecko. Bo byśmy się pozabijali bardziej niż ja z wiewiórem w oktagonie, więc... Nie wierzę, zawsze można... Bo dorośli ludzie potrafią usiąść, porozmawiać i potrafią sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Ale nie, to jest super dziewczyna, to jest cudowna dziewczyna, tylko to jest tak, że nasze drogi idą w innych kierunkach jakby w stylu, no ja jestem jakiś tam popularny. Ona pół roku pierwszej mojej planowności w ogóle się nie pokazywała mnie nigdzie, bo nie chciała, wiesz, jakby nie chodzi o to, że ale że ma prawo do prywatności. Oczywiście, tylko to chodzi o to, że i tak ją straciła i to wszystko miało na nas duży wpływ jakby. No co mam ci powiedzieć, kurwa, to nie tylko, żeby nikt nie pomyślał, że to są wymówki, bo to nie są wymówki. Prawda jest taka, że tego, tylko że czy ja wiem, czy jakoś stromotnie tę walkę przegrałem? Nie wiem, musiałbym ją obejrzeć, bo jej nie widziałem, nie? Ja dopiero wyszedłem do oktagonu. Nie, no walka była taka, że ale gdzieś tam... Ale tam w ogóle, wiem, że machałem to rękoma, kurwa, jak jakiś zjeb, że tak to nazwę, ale... Poprzednio machnąłeś ręką i trafiłeś Polaka, tutaj się nie udało, chłopak był czujny. Wydaje mi się, że wtedy miałem lepszy tlen. Bo wtedy było lato i w lato się więcej działo, wiesz, i trochę tam, kurwa, żyłem, że tak to nazwę, nie? A teraz jest zimno, siedzi się w domu, jeszcze się zalałem, dlatego wyższa waga. Jest zima, musi być zimno. No tak, wtedy miałem lepszy tlenik i lżejszy byłem, taki bardziej gibki. I ręce mi fajniej pracowały, ręce mi lepiej wtedy pracowały, wiesz, na tamtej walce. Na tej coś mi nie pracowały, co ja mam ci powiedzieć, dałem dupę i tyle i chuj, no kończę tą karierkę. No chyba, że fame pokaże, że im bardzo na mnie zależy, ale ja myślę, że tylko po tym, co powiedziałem, tylko się rozwścieczę. Nie, myślę, że to są rozsądni ludzie. Gdzieś tam, jak to mówią, czas goi rany, wiele rzeczy można sobie gdzieś poukładać i myślę, że nie będzie tutaj problemu. Ja ci bardzo dobrze życzę. Chciałbym, żebyś po prostu pozbierał się w tym wszystkim. Przede wszystkim życiowo poukładał sobie, poczynając od tych najdrobniejszych spraw po te najważniejsze. No i co? I zobaczyłbym cię chętnie na, może nie na kolejnej, ale po odpoczynku, na jakiejś fajnej walce z ciekawym rywalem. Może rewanż z Polakiem tutaj zostanie zainicjowany. Myślę, że ta walka musi się jeszcze wszystko odbyć. Nie, już nie chcę walczyć. To jest wszystko bez sensu, bo nie mam, no kurwa, no jeszcze rok tu będę siedział w tej Warszawie 9 miesięcy. No nie, kurwa, no Mirek tu kurwa mną zaopiekował jak synem, a tak jak wiesz, w innych klubach mam wyjebane, to nie mam gdzie trenować, to chuj, nie będę cię wiecznie się bił, niewytrenowany, bo później, kurwa, jakiś chłopak typu wiewiór, bardzo szanuję go tak naprawdę, żeby, kurwa, ze mną wygrał, człowiek, którego powinienem wejść, zmuchnąć, nie dlatego, że jestem taki dobry, kurczę, no tylko, kurwa, no jestem lepszym Stójkowiczem niż on, no taka jest prawda, no, w głębi, wiem, że tak jest, wystarczyło, kurwa, potrenować, mógłbym chociaż sam pobiegać, coś, ale nie ma co zganiać na to. To jest wszystko i wyłącznie moja wina i teraz sam mogę mieć do siebie pretensje. Muszę tylko obejrzeć tą walkę, bo mogła być faktycznie fajna dla oka, nie? Tak myślę, że tak mogło być, ale nie jestem pewny, bo jej nie widziałem. No zobaczysz ją i sam ocenisz wtedy i tak jak powiedziałem, myślę, że nie skończysz kariery, odpoczniesz, zobacz. Bo odpoczynek ci jest bardzo potrzebny. Nie, bo ja
potrzebuję, żeby ktoś się po prostu, żeby mieć trenera, a nie żeby przyjeżdżał trener, który tak naprawdę któremu mówiłem coś, gdzie dzień dobry i go bardzo szanowałem, który mnie nie zna, wiesz, ale dziękuję mu za pomoc, gdyby nie on, to na pewno poszło mi dużo gorzej, nie? No nic, czekamy po Madeusz. Nie ma co przelewać z pustego w próżne. Nie było. Nie szkodzi, jestem. A tu nie, ja nie jestem ważny, ty jesteś ważny tutaj, to jest twój wywiad. Dziękuję bardzo i naprawdę życzę ci bardzo dobrze. Powiedz mi jedną rzecz, tylko Bestia dobra. Wygrał w jaki sposób? No przed czasem wygrał w trzeciej rundzie przez poddanie tam już. Tak, tam już było zajście za plecy. Okej. No interesowała mnie ta walka. Dzięki. A walka Marcina Neymana z... wiesz, jak się skończyła? Właśnie tą awanturkę, ale... Marcin go kopnął. Ale to zrobił, kurde. No, śmiesznie to zrobił, ale... Ale wygrywa Don Casio Król, bo przez dyskwalifikację też się czasami gratuluję wygrywa. Gratuluję mu. Będzie, może być dalsza kontynuacja tej historii przecież. Ostatnio no rzeszy... Tak. Nie, no teraz będzie łacha ze mnie targał, nie? I tyle. Przestań. Spokojnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.